Dzień dobry, witam serdecznie. A dzień dobry pan. Ładna pogoda, dosłownie jak w Europie. No tak, w nowoczesnej Europie. Proszę tutaj pana. Była jakaś impreza 1 maja uroczysta. Była, proszę pana, była. Jedni nazywają to majówką nad jeziorem, inni nazywają to czarną majówką nad jeziorem. Dlaczego czarna? Proszę pana. Czarna polewka? Nie, no nie czarna polewka, tylko proszę pana, władze miasta zapraszały mieszkańców Konina na majówkę nad jeziorem. Miało być to święto europejskie, ale proszę pana, nie wszyscy wiedzieli o tym, że ta majówka mogła się przerodzić w czarną majówkę. No co się mogło tutaj wydarzyć? Proszę pana, tutaj pod tą linią wysokiego napięcia, a w zasadzie może o kilkadziesiąt centymetrów od skrajnej linii, od strony ulicy Padarewskiego, ktoś bardzo niemądry, to powiem tak bardzo grzecznie, rozstawił tak zwane urządzenia pneumatycznie nadmuchiwane, tak? Czy jak to, czyli to... te zamki dla dzieci, tak, takie, te zamki, wysokie. Nie? Tak, wysokie, mhm. Które swoją wysokością, ja tego osobiście nie widziałem, ale podobno przekraczały wysokość linii i tej skrajnej, a te druty tej linii wysokiego napięcia przez nie przepływa prąd, który ma 110 tysięcy volt. Na tych zameczkach bawiły się, nie tylko była tam... Tam były dzieci? Tam się bawiły dzieci, a co jeszcze ciekawego, to proszę pana, te urządzenia powinny być zakotwione, a one były tylko przywiązywane do tych drzewek, do tych drzewek malutkich, które rosną pod linią, pod tą linią wysokiego napięcia i to wie pan, na moich oczach była taka sytuacja gdzieś koło godziny 19, że dmuchnęło trochę mocniej od strony północnej, no i te zamki nie, że się poprzewracały, tylko się pozwijały i rodzice musieli wyciągać z tego jednego zamka, czy jak to nazwiemy, mhm. Dzieciaków z wnętrza. Nawet zapytałem się jednego z tych obsługujących, kto im zezwolił na rozstawienie tych urządzeń pod linią wysokiego napięcia, no odpowiedzi nie było. Nie? No przypuszczam, że to jest teren miejski, to ktoś musiał udzielić z urzędu miasta. Mhm. Co na to straż? Miejska była? Była i straż, był pan prezydent, była i policja, i wiele, wiele oficjeli, także, że patrzyli się. Ja nawet widziałem zdjęcie przeglądu konińskiego. Ale który był prezydent Nowicki? Czy? Oczywiście, pan prezydent Nowicki był. I widziałem zdjęcie przeglądu konińskiego, gdzie pan prezydent sobie stoi, a w tle te sławetne zamki pod tą linią wysokiego napięcia. No to przepisy jednoznacznie określają, co tu można ustawić albo co nie można. No, doczytałem się, że jest rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa, które mówi, że w odległości 15 metrów od linii skrajnej tej przesyłowej nie można nic ustawić. No to jest mniej niż 15 metrów. Tu nie, no tu był podobno 1,5 metra była od tej linii. Także to całe szczęście, że wtedy jak ten wiatr dmuchnął, to nie dmuchnął od strony południowej, tylko dmuchnął od strony północnej, bo tak to wiele osób mogłoby tu zginąć, a również cały czas, zresztą jak one były rozstawione, to zagrażały nie tylko tym, którzy korzystali, ale również niebezpieczeństwo zagrażało ludziom, którzy przechodzili obok tych urządzeń. Bo mogło wystąpić jakieś przepięcie, coś. To o tym temacie było w przeglądzie konińskim, tak? Nie, nie było w tym. Nie było. Nie, no prasa się nie interesuje tym, bo to jest drobny temat. Aha. Drobny temat, proszę pana. Nikt nie zginął? No nic nie zginął, wszystko jest okej. Wszyscy czekają, karawana jedzie dalej. No niestety mamy takie media, no widocznie, nie wiem. No nie, no to co to za temat, proszę pana. Nie, po co ruszać niekompetentnych urzędników, nie? No oczywiście. No po co? No, przecież oni się może sami wykruszą kiedyś, nie? Może ich jakiś prąd pokopie kiedyś. Może ich ktoś konkretnie kopnie. Dobrze, zobaczymy. Dziękuję bardzo.
Sprawa jest bardzo poważna. No właśnie dowiedziałem się, że zostało złożone doniesienie do prokuratury. Co z tego wszystkiego wyniknie, już niebawem dowiemy się, ale myślę, że powinna sprawa skończyć się na sali sądowej. To naprawdę bardzo niepoważne postępowanie, jeśli to, co mówi dany człowiek, miało miejsce. Zobaczymy. Do usłyszenia.